Ja zawsze chciałam to opowiedzieć, co opowiadam ze sceny. Oczywiście no, trudno w niecałe 2 godziny opowiedzieć całe życie, ale wiedziałam, które z tych elementów, tych faktów z mojego życia są dla mnie na tyle ważne, że chciałabym się tym podzielić. Poza tym podlega on ścisłym regułom dramaturgii. Także jest jakiś początek, jest jakieś rozwinięcie, są momenty śmieszne, są momenty wzruszające. I tak dobrałam to. Pisałam to niedługo, napisałam to właściwie od ręki, bo od jakiegoś czasu wiedziałam, co naprawdę, w jaki sposób chciałabym się zaprzyjaźnić z ludźmi. Jest to tekst napisany. Co wieczór mówię ten sam tekst. Miałam normalnie próby 2 miesiące, tak jak do każdej roli. I mam nadzieję, że jest on powtarzalny. No, czy zawodowe przedstawienie. To nie jest stand-up. To jest monolog zakomponowany. Spektakl teatralny, który ma swoje ramy, ma swoją kompozycję. I staram się trzymać tej kompozycji. Czasem coś mi się przypomina, jakieś dochodzą 2-3 słowa, ale staram się raczej nie zmieniać. Staram się to traktować jako zamknięty wieczór teatralny, zaplanowany, zrealizowany według scenariusza. Opowiadam o wielu ludziach, którzy ze mną budowali teatry i którzy mi pomagali przy budowie tego teatru, a potem o wielu aktorach, którzy ze mną tworzyli fundację, grali co wieczór, przyjaźnili się z nami. Między innymi opowiadam o panu Kamilu Durczoku, z którym spotkałam się, grał księcia w Kopciuszku akcji charytatywnej, którą robiłam na prośbę dziennikarzy TVN-u. I powiedziałam kiedyś przypadkiem, że mam problem z betonem, nie mam betonu. I wtedy on powiedział, że on mi załatwi ten beton. I załatwił, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczna.